Witam wszystkich, oznamiłych dzisiaj nieco zmodyfikowaną wyprawę rowerową ze względu na pogodę, choć jak słyszałem, według najnowszych prognoz ta pogoda ma się poprawiać stopniowo. Miejmy nadzieję, że tak będzie. A na razie nie pada. Sama zbiornika gorzałkowskiego w Zabrzegu. No jak widać, niedziela po południu. Pogoda wystraszyła ludzi. Boją się, że są z cukru i się roztopią. Ale jak widać, nie wszystkie. I dobrze. Gdzieś pomiędzy piaskiem a kobiurem. No dzisiaj słońca niestety nie ma, co chwilę straszy nas deszcz, miejmy nadzieję, że nie lunie. Wczoraj zdobyłem wielką raczę pieszo, tak jak kiedyś za Bajtla zdobywało się okolice Czantorii. No, takie wspomnienie z dzieciństwa, było fajnie, naprawdę 20 km żeśmy przeszli z buta, a dzisiaj na następny dzień już wyprawa rowerowa. A w tle oczywiście Ewa Farna. Lasy kobiórskie. Będziemy podążali tam, gdzie ten facet. Bo w tej chwili straciłem orientację w terenie. I tak oto w lesie kobiórskim nieświadomie zatoczyłem koło. Pojechałem sobie gdzieś tam. A miałem jechać tu, prosto. Na Paprocany. I tam pojedziemy. Szosa Książęca. A to już Promnice. Zamek Myśliwski.
Słuchajcie, i tak oto niespodziewanie dosyć. Wylądowaliśmy dzisiaj na tyskich Paprocenach, nad jeziorem Paprocańskim. Tam oto widać miasto Tychy. Wygląda to niczym Nowy Jork z Oceanu Atlantyckiego. Oczywiście Tychy jest daleko do Nowego Jorku. Słuchajcie, tyskie Paprocany. No to bardzo znane miejsce na Śląsku. Stąd oczywiście pochodził Ryszard Riddle, lider zespołu Jam. Chciałoby się powiedzieć, inauguracja wakacji dzisiaj, na pierwszy weekend wakacji. A tu takie oto jaja. Temperatura zaledwie 17 stopni, raczej zakaz kąpieli będzie przestrzegany. Słuchajcie, to co pozytywnie mnie zaskoczyło w Tychach, takie oto szlakowskazy rowerowe. Naprawdę fantastyczna sprawa. Przy okazji pozdrawiamy grupę NOL z Tychów. A to kolejny facet, który jest związany z Tychami, Mariusz Czerkawski. Słuchajcie, trochę nasz czas goni. No i zapomniałem wspomnieć, no jak można zapomnieć, że Tychy to oczywiście piwo tyskie, browary. Tyskie, jedne z najsłynniejszych w Polsce, podobnie jak Żywiec. A tutaj już kierujemy się w stronę Bierunia i Cielmic. Nie widać? Widać. Zielonym szlakiem. Muszę pochwalić to miasto za te szlaki, naprawdę. Grupa NOL, jesteście super. No i słuchajcie, jesteśmy na granicy Tychów i Bierunia. Fiat, moi drodzy, nie wiadomo co z tym Fiatem. Część tego zakładu jest na terenie Bierunia, część na terenie Tychów. Każdy chce mieć go w całości. Spory terytorialne, nie wiadomo do końca o co chodzi, a jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Troszkę nam tu kropi deszcz. Mam nadzieję, że pogoda utrzyma się. To już granica Tych i Bierunia. Znak do Tychów jest, ale nie ma znaku do Bierunia. Bo są spory terytorialne, wadzą się o kasa. A to już rynek w Bieruniu. No i niestety sprawdza się czarny scenariusz. A tutaj mamy kościół drewniany świętego Walentego w Bieruniu. No, musimy szybko zmykać. Jak widzicie, leje.
No proszę, jakie mamy czyste rzeki w Polsce, a kaczkom to nie przeszkadza. Słuchajcie, jakiś kamień tutaj w Międzyrzeczu na trasie Pszczyna-Bieruń. Słuchajcie, naprawdę trzeba pochwalić powiat bieruńsko-lędziński. Infrastruktura rowerowa fantastyczna. Dokładnie, fantastyczna. Trasy rowerowe powiatu bieruńsko-lędzińskiego. A to oznacza, że ten powiat odwiedzimy jeszcze nie raz. Podobnie jak w gminie Pawłowice. Tak jak tutaj w Międzyrzeczu, koło Bierunia. Taka oto infrastruktura. Rewelacja. No i słuchajcie, są my już Kasi w Ciklicach. Na trasie na Pszczynę. Od Bierunia cały czas nam towarzyszy taką mrzawka. Alech się zaczerwienił. Taką mrzawka. Troszkę nam tu ten rower zraszą, mnie też zraszą, ale no widzicie 17 stopni i pół. No ale popaduje. No, godzina 21. Już za pora gorzałkowicka. Słuchajcie, na trasie od Bierunia do Świklic, do Bierunia, z Bierunia do Świklic troszkę nam tu popadało. W Pszczynie było sucho. Łódź Goczałkowic znowu popaduje, ale nie ma źle.